Dzień dobry ludziska, witajcie z tej strony Brawly i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka serii Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka z modyfikacją The Retarding. Poza odcinkiem próbowałem znaleźć kilka tabliczek, no i powiem wam szczerze, że straciłem tylko czas, bo znalezienie tego gówna jest tak kurewsko ciężkie, że nawet mapa mi nie pomogła. Ale od Erola dostaliśmy list polecający do gildii kupców i musimy pogadać z Lutero. Nazywam się Lutero. Zajmuję się skupem i sprzedażą najróżniejszych rzeczy. Co możesz mi zaoferować? Mam tu wyjątkowo rzadkie i niespotykane towary. Jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się zawieść oczekiwań. Mam list dla ciebie. Jaki list? Od handlarza Erola. Wydaje mi się, że powinieneś go znać. Od staruszka Erola? Pokaż mi ten list. Oto on. Słyszałem co innego. Bardzo ciekawe. W tym liście bardzo dobrze mówi na temat twojej osoby i ręczy za ciebie, jako za pewnego człowieka. I prosi mnie, abym pomógł ci dołączyć do naszej gildii. Tak, to bardzo śmiałe z jego strony zwracać się do mnie z taką prośbą. Zastanawiam się, co takiego zrobiłeś, by zaskarbić sobie jego zaufanie. Jak sam powiedział, uratowałem mu reputację. Teraz już wiem, skąd taka serdeczność. Dla kupca reputacja jest rzeczą świętą. Jeśli budzi ona wątpliwości, nikt nie będzie chciał z nim handlować. Niech będzie, więc Nigel ręczy za ciebie i prosi mnie, abym cię przyjął do naszej gildii. No cóż, nie widzę powodu, by mu odmówić, ale decyzja należy do ciebie. Co ty myślisz? Chcesz spróbować swoich sił w naszej branży? Dlaczego by nie? Dobrze, zatem witaj w gildii kupców. Teraz jesteś jednym z nas. Gratulacje. Dziękuję. I co teraz? Teraz porozmawiałem o twoich obowiązkach w gildii. Obowiązki? Zrozum, być w gildii to nie tylko być jednym z nas. Członkostwo oprócz przywilejów nakłada na nas również obowiązki. Nic niewykonalnego. Po prostu od czasu do czasu będę ci dawać pewne zlecenia. Tak się składa, że akurat mam dla ciebie zadanie. Co mam zrobić? Dostarczysz zamówienie na farmę Bengara i odbierzesz od niego poprzednią partię towaru. Oto list, zanieś mu go. Wszystko jest tu opisane. Bengar o tym wie? Tak, jest poinformowany i będzie czekał na ciebie. Co zrobić z odebranymi towarami? Przynieś je do ciebie? Nie. Nie rób tego. Odnieś to do kupca Jory. On zatroszczy się o wszystko. Do Jory? Tak, można go znaleźć na rynku przy bramie wschodniej. Po wykonaniu tego zadania wróć do mnie. Będę miał ci coś do powiedzenia. Dobrze. Kto należy do gildii kupców? Na razie za wcześnie, abyś o tym wiedział. Zanim zadasz takie pytanie, najpierw trzeba być kimś w naszej gildii. Aha, dobra. Świetnie. Ludziska, teraz sobie wykonamy, a raczej pójdziemy do Skipa, aby przekazać mu przesyłkę od Baltrama. Wiecie, zawsze coś doświadczenia nam wpadnie, chciałbym wykonać większość questów tutaj, dlatego chciałbym wykonać wszystkie, ogólnie wszystkie questy, o ile będę mógł oczywiście, chociaż tak wszystkich questów nie wykonam. Ponieważ robiłbym to chyba przez milion odcinków, no ale spróbuję zrobić tyle questów, ile mogę. Oczywiście, zanim wejdziemy do Jarkendaru, to minie w cholerę tutaj czasu. I w Ulechmar ma pewien przedmiot, który będzie nam potrzebny do misji, do pewnej misji. Dlatego będziemy musieli sobie go uśpić, ale poczekamy sobie do wieczora. Ile on ma łóżek? Jedno łóżko czy dwa łóżka? Ma dwa łóżka. Skorzystałbym sobie jeszcze z jego kuferka, jak już mówiłem, ale tu musimy sobie poczekać, dobra. Ponieważ chodzi mi tutaj o gildię zabójców, czyli nową gildię z modyfikacji. I kim ty jesteś w ogóle? Aha, to jest obywatel. Ponieważ w gildii zabójców dostaniemy pewnego questa, aby coś tam, aby zabić Lechmara i coś tam zabrać ze skrzyni, coś takiego. Ale oczywiście musimy jakoś wykorzystać okazję, bo nas atakują obywatele. Okej. Mam nadzieję, że ten skip jeszcze tam jest. Na plaży. Opala się. O, przy skipie powinniśmy chyba znaleźć kolejną tabliczkę. Tabliczkę many chyba. Także przeszukamy tą plażę. Dobra, jesteśmy na miejscu.
Chyba, że tą tabliczkę już zabrałem. Wydaje mi się, że ją zabrałem już. Ale poczekajcie, przeszukamy, zobaczymy. Aha, muszla. Gdzie to cholerstwo może być schowane? Tu mamy żółwia. A nie, dobra, myślałem. Żółwia sobie zabijemy, ponieważ możemy dostać mięso. Mięcho, bierzemy mięcho. Pyk. Dobra. Bierzemy z tego, będziemy mogli potem ugotować jakąś zupę, raczej ktoś nam ugotuje jakąś zupę, coś takiego. No i oczywiście ta zupa da nam jakąś premię. Dobra. Tu mamy skipa i tu mam jakąś skrzynię. Mam nadzieję, że skip się nie obrazi. Okej. Co to jest? Aha, rdes polny. Dobra, pogadamy sobie z nim. Mam dla ciebie przesyłkę od Baltrama. Co u licha? To on teraz wysyła chłopców na posyłki? Ma pełne gacie strachu, co? Ale czego można spodziewać się po takim kiepskim kupczyku jak on? Mówi, że chce za to 3 butelki rumu. A to dobre! Najpierw każe mi tu czekać, bogowie wiedzą ile, a potem nie ma odwagi targować się ze mną osobiście. Daj mu 2 butelki. Znasz może człowieka z przepaską na oku? Znam wielu takich ludzi. To człowiek z Korinis, który chyba znacie całkiem nieźle. Niemożliwe. Nie znam żadnych szczurów lądowych. Ale... Daj mi spokój. Okej, okay. Dokąd zawozicie tych ludzi? Już mówiłem, że nie wyja... Okej. Okay. Dobra, mam nadzieję, że się nie obrazi, jak przeszukam sobie jego skrzynię. To jeszcze mamy złoto... skrzynia, dobra, wezmę sobie, lepiej zapiszę grę, bo to różnie bywa. Może mi tutaj zabić, albo coś w tym... O nie, tak jak mówiłem. A tu mamy starą kamienną tablicę. Dobra. Nie chcę go zbytnio denerwować, dlatego sobie zapiszę, wczytamy grę. Pyk, dobra. Zerknę sobie jeszcze na mapę, ponieważ zrobiłem sobie tak, zrobiłem sobie tutaj zdjęcie telefonem. No i mniej więcej tutaj pokazuje, gdzie się znajdują te, te tablice. Sorry, ludziska, trochę się zawiesiłem. No jedna tablica gdzieś znajduje się, poczekajcie. Wezmę sobie tutaj, skorzystam z mapki. Mapa. Gdzie my jesteśmy? Tak, tutaj powinna być gdzieś jedna tablica, ale my ją zdobyliśmy już. Tak, zdobyliśmy ją już w poprzednim odcinku. Wtedy, kiedy wykonywaliśmy zadanie dla Nagura, ponieważ, no niczego tutaj nie ma, tak, zabraliśmy tą tabliczkę i chuj. Dobra, lecimy sobie dalej. Pójdziemy sobie teraz do Martina. Właśnie, jeszcze miałem iść do Fernando, aby go tutaj, że tak powiem... oskarżyć o to, że sprzedaje broń bandytom. Jest taki trik, że jeżeli damy mu ten pałasz bandytów, znaczy, powiem inaczej, mamy tutaj list jako dowód, że dostarcza oczywiście broń bandytom oraz pałasz bandytów. Mamy 2 dowody. No jeżeli zgodzimy się mu oddać te dowody to da nam oczywiście złoto, i da nam złoto i jakiś amulet i oczywiście zadanie nie będziemy mogli wykonać już, ponieważ te dowody oddamy Fernandowi, ale wychodzi na to, ale pewien dowód, czyli list, możemy wrzucić na ziemię i dopiero z nim pogadać i dopiero oddamy mu tylko pałasz bandytów, a list będziemy mogli przekazać Martinowi jako dowód, że on sprzedaje broń i oczywiście dostaniemy expa od Fernando, no i jeszcze od Martina, jeszcze o 2 trasach z nim pogadamy, także naprawdę warto takie coś zrobić, taki trik. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Nie sądzę, że... Pójdziemy do Fernando. Fernando. A, jeszcze do Baltrama będziemy musieli oddać jego przesyłkę. Okej. Okay. Dobra, poczekajcie. Tutaj mamy Lotara. Tutaj mamy Fernando, właśnie. I teraz patrzcie. Bierzemy i wyrzucamy sobie dostawę. I gadamy z nim. Jak interesy? Nie za dobrze. Wszystko było dużo łatwiejsze, zanim zniknęło. Więźniowie wydobywali z kopalni całe tony rudy, które moje statki w drodze powrotu. Niestety, te czasy minęły. Sprzedajesz broń bandytom?
Skąd ten pomysł? Miecze, których używali bandyci, były oznaczone twoimi inicjałami. Nie próbuj zaprzeczać. Przejrzałem twoje machlojki. Musisz mi uwierzyć. Nie chciałem tego. Na początku chcieli tylko żywności. Interes szedł słabo, więc się zgodziłem. Z czasem chcieli coraz więcej. Zagrozili, że mnie zabiją, jeśli nie dostarczę im mieczy. Nie możesz mnie obwiniać. To ja jestem tutaj ofiarą. Jedna wielka sprawa. Ile mi zapłacisz, jeśli nie będę ci przeszkadzać w ucieczce? Znasz moją sytuację. Zbyt wiele nie mam. Może 200 sztuk złota i cenny pierś? Więcej nie mogę. Zawsze coś. Okej, dobra, umowa stoi. Dobra. Świetnie. Jeszcze pierścień? O, no chyba nie jesteśmy kwita, bo i tak cię wykapuje. Haha, i tutaj mamy dostawę. Gdybyśmy tą dostawę mieli oczywiście w ekwipunku, to on też by to zakosił. Oczywiście czytamy sobie, oczywiście widzimy tutaj dostawę, jaką tutaj przekazał bandytom. No i oczywiście z tym lecimy sobie teraz do Martina, czyli oczywiście do nowej postaci z dodatku Noc Kruka. No i oczywiście dostaniemy dzięki temu 200 chyba doświadczenia. Aha, właśnie ludziska, jeszcze pójdziemy sobie do Konstantina, oddać mu jego rośliny. I też dostaniemy sobie 200 doświadczenia, także spoko, dużo doświadczenia dostaniemy w tym odcinku i to mnie bardzo cieszy. Konstantino. Jeśli chodzi o te rośliny, chciałbym poznać nowe receptury tworzenia mikstur. O, ciekawe. Jeżeli sam. Aha, czegoś jednak nie zdobyłem, aha, chyba zęba tego ziela, ponieważ wszystko przeznaczyłem, aby uciekać przed głupimi potworami. Ale okej. Chciałbym. Miałeś już wcześniej jakieś. Tak. I wciąż jeszcze żyjesz. Nie najgorszy kwalifik. Myślę, że mogę ci podać kilka form. Czego możesz mi nauczyć? Jakich? Znam kilka. Eliksir wytrzymałości, eliksir siły, właśnie, kuźwa, jego w dupę mać. To jest właśnie eliksir, eliksir wytrzymałości jeszcze, ciekawe, ciekawe. Ale najbardziej mnie interesuje eliksir siły, ale kurde, dużo tutaj potrzeba złota, znaczy złota to tam chuj, że tak powiem, ale dużo punktów nauki, bo aż 20, czyli dwa poziomy, także trochę lipa, na razie się tego nie nauczę, bo wszystkie punkty chciałbym teraz przeznaczyć w walkę bronią jednoręczną, a później w siłę, coś sobie damy, aby mieć 50 siły, mniej więcej. No i cóż, teraz lecimy sobie do... gdzie teraz chciałem iść? Poczekajcie, bo się troszkę zakręciłem. Aha, do Martina, no tak. Zapomniałem. Co robić do ludziska, jeżeli w tym odcinku gadam zbyt cicho, ale po prostu jest dosyć późno i nie chcę drzeć tego ryja. Dlatego gadam tak spokojnie, cichutko. Teraz, gdzie był ten Martin? Martin gdzieś był tutaj w porcie, z tego co pamiętam. O, już jest, dobra. To jest ten typek przebrany za strażnika, znaczy ubrany w zbroję strażnika. No i on oczywiście nam powie tutaj, jeżeli weźmiemy tą opcję, to nam powie, gdzie szukać tego bandziora i tak dalej, ale my to wiemy, dlatego sobie to przewiniemy. Co wiemy na jego temat, dobra. Jeśli chodzi o tego handlarza bronią, pokaż co tam masz. Na liście broni i innych towarów dostarczonych bandytom widnieje podpis niejakiego Fernando. Fernando, kupiec z górnego miasta, przyznał się do robienia interesów z bandytami. Sądzę, że to wystarczy. A więc to Fernando. No to nieźle wpadł. W sumie to dziwne. Zawsze wydawał się takim praworządnym obywatelem. Pozory mylą. Przez długi czas nie wyszedł. Naprawdę się spisałeś, Watras będzie Tak, będzie zachwycony i dostaniemy fajny amulecik. Amulecik, który pomoże nam szukać pewnych przedmiotów. To jest chyba amulet ognika, coś takiego, już nie pamiętam, jak się dokładnie to nazywało. W ogóle ciekawostka jest taka, że nigdy nie wykonywałem tego questa, gdy grałem w dodatek Noc Kruka. Grałem tylko dwa razy w sumie, teraz jest w sumie trzeci raz. I pierwszy raz wykonuję tego questa u Watrasa z tym handlarzem bronią. Kurwa, idzie w ogóle leca? Nie, dobrze idę, chyba. Dobrze idę czy nie? A właśnie, ludzka, jeszcze z Karlem musieliśmy pogadać na temat nowej zbroi. Karl. Tylko się rozglądam. Tylko się rozglądam. Ha, więc lepiej, żeby nikt cię nie złapał na tym całym rozglądzie. Wygląda na to, że mamy w mieście kilku złodziei, którzy okradają bogaczy.
Straż miejska przetrząsnęła ostatnio dzielnicę portową, ale nie udało im się niczego znaleźć. Należy do dowodnego kręgu. Do jakiego kręgu? Co masz na myśli? Nie udawaj, że nie rozumiesz, o co mi chodzi. Lares powiedział mi wszystko o tobie. Dobrze, jeśli tak powiedział, znaczy, że to prawda. Ale najpierw powiedz mi dokładnie, co dokładnie ci powiedział o mnie. Lares powiedział, że możesz wykuć dla mnie lepszy pancerz niż ten, pokazuje pancerz wodnego kręgu. Ach, teraz nie mam już żadnych wątpliwości co do ciebie, bracie pierścienia. Skoro Lares ci tak powiedział, myślę, że pośpieszył się nieco w swoich słowach. Innego pancerza dla ciebie nie mam, ale mogę ci pokazać, jak poprawić stan twojego pancerza. Wystarczy, że mi go pokażesz. Ale by to zrobić, musisz znać chociaż podstawy kowalstwa. Wiem trochę o kowalstwie, to dobrze. Więc powiedz, jak będziesz gotowy i nauczę cię wszystkiego, co umiem. Ulepszenie zbroi wodnego kręgu kosztuje 5 sztuk złota i 2 punkty, ale niestety tych punktów nie mam. Więc sobie na razie odpuścimy, tak, zero niestety. Gdybym, kurde, udarowna mógł przekazać te datki i gdybyśmy dostawali bonusy, no to oczywiście moglibyśmy się tego nauczyć, ponieważ dostalibyśmy 2 punkty nauki od Darona. No ale niestety, jest trochę lipa z tym. Dobra, lecimy tutaj, do Watrasa. Kiedy do kolejnego poziomu? Sporo. Co do tego handlarza bronią. Wiem, kto dostarczał uzbrojenie bandytom. Nazywa się Fernando. Doskonale. Martin podjął odpowiednie kroki, aby zakończyć ten proceder? Tak. Zadba, aby Dran nie wyszedł za szybko z lochu. Dobra robota, synu. Oby Adanos oświetlił ścieżkę, po której kroczy. Udowodniłeś, że możesz do nas dołączyć. Jeśli decydujesz się dołączyć do magów wody, porozmawiaj z Saturasem. Oczywiście do magów wody nie chcę dołączać, ponieważ... Ponieważ jesteśmy już w... jesteśmy już w innej gildii. Znowu się trochę zawiesiłem i teraz zrobimy sobie, w sumie nawet nie wiem co, ile mam pieniędzy, 383. Może sobie troszkę powalczymy. Wiem, gdzie pójdziemy. Pójdziemy sobie powalczyć na pieniążki. To jest dobry pomysł. Tylko gdzie teraz był ten typ? Gdzie się szło tutaj? Tutaj i tutaj. Mam nadzieję, że on tam jest i walczy. Jest, dobra. Zapisujemy grę. Pyk. I powalczymy na hajsy. 50 sztuk złota, no ale zawsze coś. Każde pieniążki są potrzebne. Walczyć ze mną, nie chcę mieć nic wspólnego z mentami. Co ja zrobiłem? Skoro chciałeś, nie chcę mieć nic. O kuźwa, coś przeskrobałem, na to wygląda. Ale ja go nawet nie uderzyłem, ja go nawet nie tknąłem, nie wiem o co chodzi w ogóle, naprawdę. Mam nadzieję, że tutaj Lord Hagen nie będę musiał płacić u niego żadnej grzywny, no bo kurde, nie mam pieniążków już. Przecież ja nawet nikogo w Korinie nie zaatakowałem, nie wiem o co chodzi w ogóle, to jest jakiś kurde bóg albo nie wiem co. Nie mam żadnego pojęcia o co chodzi, ale możemy sobie pogadać z pewnym typem, tylko gdzie się do niego szło teraz? Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia. To jest oczywiście postać z dodatku. Ale ten typ był gdzieś tutaj. Tutaj może? Nie, tutaj nie. Kuźwa, gdzie to się szło teraz? Kurde, jego mać. Będziemy mogli się dołączyć dzięki temu do nowej gildii. Ale poczekajcie, bo zanim ja znajdę tego typa, to trochę to potrwa, oczywiście. W ogóle to się zbugowało coś, zobaczcie, o co chodzi. Widzicie? Ha. Nie wiem, co chodzi z tym. Dobra. Szukamy tej chaty, gdzie jest typ o imieniu Galahad chyba. Dobra, już wiem, gdzie go znaleźć. Musimy iść tutaj. I chyba w tej chacie tutaj będzie. Tak, już go widzę. Tak, to on. Galahad. Mam w ogóle jakiś zwój snu. Niestety nie mam, a przydałby się nam. Dobra, pogadamy z nim. Czego tu szukasz? Czego chcesz? Niczego. Mów albo wynaś się stąd i to szybko. Kim jesteś? Nazywam się Galahad. To jedyne, co zostało mi po dawnych czasach. A co tu robisz?
Zostaw mnie w spokoju. W czym problem? Raczej nie przywykłem do spowiadania się z kłopotów takimi jak ty. A może jednak mi możesz powiedzieć? Co tu dużo gadać? Krótka, przykra opowieść o upadku. Kiedyś miałem wszystko. Honor, pieniądze, szacunek, a nie to co teraz. W swoich najlepszych latach byłem przewodniczącym Gildii Magów Korynis i pierwszym doradcą gubernatora. Jesteś byłym magiem? Cholera, tak, byłem najlepszym magiem Korynis, nie wierzysz? Wszystko przez tego cholernego Rejstera, cholera. Rejster? A kto to jest? Nie znasz jego drania? Szczęściarz. Ten dureń założył na siebie szatę sędziego i uważa się za bogowie wiedzą kogo. Bałwan. Wyjaśnij, co się stało? Mały, brudny interes, niewiele mnie kosztował. Nikt się nie dowie, wszystko będzie w porządku, jestem twoim przyjacielem, mówił. A kiedy sprawy legły w gruzach, zgonił wszystko na mnie. Larius, gubernator, był tak oburzony, że nawet nie chciał mnie słuchać. Straciłem pozycję, a wraz z nią całą resztę. Dałbym wszystko, by spotkać się z tym draniem. Pewnie jak zwykle opływa w luksusy. A teraz nawet nie mogę wejść do górnego miasta. Może jest sposób na rozwiązanie twojego problemu, żebym mógł wyjść z tego bagna? Ktoś musiałby przekonać Lariusa. Znasz kogoś, kto wstawiłby się za tobą? Cóż, w Korynis jest tylko kilka osób, których Larius słucha. Są to ważni kupcy z górnego miasta. Być może dałoby się ich jakoś przekonać. Co o tym sądzisz? Ja? Jak niby miałbym ich przekonać? Zaoferować mi swoją pomoc albo coś podobnego. No co ty na to? Czy możesz mi pomóc? Tak, choć to ryzykowne, postarałam się ci pomóc. Wiedziałem, że się zgodzisz. Obiecuję, że nie pożałujesz swojej decyzji. Chcę dostać nagrodę. Nagrodę za co? Przecież nic nie zrobiłeś. No tak. Dobra, idziemy teraz do górnego miasta.